Everyone wants to be around the person who does the right thing at the right time. Każdy z nas lubi być blisko takiej osoby, która robi właściwe rzeczy we właściwym czasie. Right, maybe you have a friend who's actually very funny. Może na przykład macie przyjaciela, który jest naprawdę śmieszny. Okay, I was that friend. I am very funny. Ja byłem takim przyjacielem. Ja jestem bardzo śmieszny. And so my friends, when we were in certain situations, would look at me and wait for me to say something hilarious. Więc w wielu sytuacjach, kiedy byłem młodszy, jak byłem razem z przyjaciółmi, zdarzało się tak, że w jakiejś tam konkretnej sytuacji oni czekali, aż ja powiem coś naprawdę bardzo zabawnego. Now I have this problem. I like to impress people. I mam ja taki problem, że bardzo lubię pokazywać ludziom, jaki jestem fajny. Right, so being a public speaker is a great job for somebody who wants to impress others. I mówienie ze sceny, bycie takim mówcą, to jest świetna robota dla kogoś, kto lubi robić wrażenie. But I have this problem that sometimes I say the wrong thing at the wrong time. Niestety mam taki problem, że czasami zdarza mi się powiedzieć niewłaściwą rzecz w niewłaściwym czasie. Now I'm trying to get better, but it was really bad when I was around 18 years old. I staram się, żeby to było coraz lepiej i lepiej w moim przypadku, ale kiedy miałem mniej więcej 18 lat, naprawdę kiepsko to wyglądało. So my first year of university, I started dating this girl who would become my wife. Na pierwszym roku studiów zacząłem chodzić z dziewczyną, która która została moją żoną. Okay, and she could be friends with anybody. She's so sweet, so kind. I ona mogłaby być przyjaciółką dla każdego. Jest przemiłą, bardzo słodką osobą. And she had this friend. A ona miała przyjaciółkę. She was loud and she was funny and she was opinionated. I ta przyjaciółka była bardzo głośna, bardzo śmieszna i na każdy temat miała zdanie. She always thought she was right. Zawsze uważała, że ma rację. Right, and so me and her are two completely different people. I oczywiście ja i ona to zupełnie dwie różne osoby. She always thinks that she's right, but I know that I am always right. A więc ona zawsze myśli, że ma rację, ale oczywiście ja wiem, że ja zawsze mam rację. She thinks she's funny, but I know I'm funny. Ona myśli, że jest śmieszna, ale ja wiem, że ja jestem śmieszny. Anyway, so we're talking at lunch one day and she's talking about boys and dating. I pewnego dnia jedliśmy razem lunch i ona opowiadała coś o chłopakach, o randkowaniu. And I am absolutely recommending you do not say this. I rekomenduję, żebyście nigdy nie powiedzieli czegoś takiego. I am eating my food and without looking up, I say... Jem swój lunch i bez podnoszenia głowy, wzroku do góry, mówię coś takiego. No one is going to date you if you stay loud and opinionated all the time. Nikt nie będzie chciał z tobą chodzić, jeżeli będziesz taka głośna i będziesz zawsze miała swoje zdanie na każdy temat. And I knew as soon as that came out of my mouth, that was not the right thing to say. I miałem świadomość, że w momencie, kiedy te słowa wyszły z moich ust, to nie były właściwe słowa we właściwym czasie. So I got in trouble with my girlfriend. A więc miałem kłopoty ze swoją dziewczyną wtedy. And she told me later on that day, you just don't love people, do you? I ona powiedziała do mnie coś takiego. Ty po prostu nie kochasz ludzi, prawda? I thought, well, if I didn't say something nice, you're definitely not saying something nice. I ja sobie pomyślałem, no jeżeli ja nie powiedziałem czegoś miłego, to teraz ty zdecydowanie nie mówisz czegoś miłego do mnie. And we get into these kinds of situations all the time in life where we wish we could say the right thing, but we don't. I często niestety zdarzają nam się w życiu takie sytuacje, kiedy chcielibyśmy powiedzieć coś właściwego, ale z jakiegoś powodu tego nie robimy. Right, there's a way you're supposed to talk to people that treats them with dignity and respect.
powinniśmy rozmawiać z ludźmi w taki sposób, który pokazuje, że szanujemy ich, że są dla nas ważni. And we want to treat people fairly and we want to be sensitive to their upbringing and their background and their circumstances. I chcemy być naprawdę traktować ich właściwie, traktować ich fair, traktować ich w taki sposób, który bierze pod uwagę to, w jaki sposób wyrośli, w jakich okolicznościach żyją, wszystkie te rzeczy, być wrażliwymi na ich potrzeby. And in our culture it's actually a good thing to take care of people who aren't being taken care of. I w naszej kulturze to jest bardzo właściwa, dobra rzecz. Troszczyć się o tych, którzy nie mają nikogo wokół, kto by się o nich troszczył. Like if you're walking down the street and you see a rich man walking in his three-piece suit. Jeżeli idziemy ulicą i widzimy bogatego człowieka, który jest w pięknym, bardzo eleganckim garniturze trzyczęściowym. And he walks by a homeless man who's on his fourth beer in the morning. I on przechodzi obok bezdomnego, który właśnie wypija czwarte piwo tego poranka. And he spits in front of that man. I on na przykład pluje obok tego człowieka. That would bother all of us. To prawdopodobnie nie podobałoby się nikomu z nas. Like every person would say that is the wrong thing to do, regardless of how hard this man's life is or how difficult he makes other people's lives. I bez względu na to, jak trudne jest życie tego człowieka albo jak trudnym on czyni życie innych ludzi, you don't treat people that way. Nikogo nie powinniśmy traktować w taki sposób. But did you know that it wasn't always like that? Ale wiecie, że nie zawsze tak było? In the West, in Europe, and in America, and in Canada, we have this feeling about society that people are valuable. W naszej zachodniej kulturze, w Europie, w Ameryce, w Kanadzie, mamy takie myślenie, że rozumiemy, wierzymy w to, że człowiek ma ogromną wartość, każdy człowiek. And one of the most famous philosophers of all time asked the question, why do we care so much? I jeden z bardzo znanych filozofów światowej sławy zastanawiał się nad tym, dlaczego my tak bardzo przejmujemy się losem drugiego człowieka. And he didn't think it was a good idea to care for the poor and the weak. He thought it was a better idea to be strong. I ten człowiek myślał, że miał takie myślenie, że to wcale nie jest dobre troszczyć się, czy nie powinniśmy troszczyć się o słabych, o chorych, że dobrą rzeczą jest być silnym, mocnym. And so he looked back in history and he blamed the Christians. I on, ten filozof, przyglądał się historii, skąd w ogóle takie myślenie w nas i powiedział, że wszystko to jest wina chrześcijan. When he looked in history, he saw that Christians took special care of the poor, the outcast, and the needy. I on, studiując historię, odkrył, że to chrześcijanie sprawili, bo oni zaczęli, byli tymi pierwszymi, którzy zaczęli się troszczyć o potrzebujących, o biednych, o samotnych, o tych, którzy nie mogą sami sobie pomóc. And so we look back as Christians to these stories in Jesus's life where he interacts with the other. I my przyglądamy się historiom z życia Jezusa teraz i dziś popatrzymy na historię, w którym widzimy, jak Jezus troszczy się czy pochyla się nad tymi innymi. And we see that in Jesus's culture there was this old idea that we would never believe. I widzimy, że w czasach Jezusa była taka kultura myślenia o człowieku, w którym my byśmy nigdy nie uwierzyli, że tak było. That if you looked good and it looked like your life was together, jeżeli wyglądałeś dobrze i wyglądało, że twoje życie jest pod kontrolą, that means that you must be a great person and God must really love you. To oznaczało, że no, jesteś naprawdę wyjątkowym człowiekiem i Bóg na pewno cię kocha. And if you were not so well off or you had difficult things in your life, ale jeżeli nie powodziło ci się zbyt dobrze i twoje życie było generalnie pełne różnych trudności, problemów, it was because you didn't love God hard enough. To było dlatego, że prawdopodobnie nie kochałeś Pana Boga wystarczająco mocno. And so people would write off the poor who didn't have anything and say that they
were bad kinds of people. I bardzo często w tamtej kulturze ludzie, patrząc na tych biednych, którym się nie za bardzo powodzi, uważali, że to są po prostu niezbyt dobrzy ludzie. The idea is this: I have what I deserve, and they have what they deserve. I myślenie w tamtych czasach było następujące: ja mam to, na co ja zasługuję, a on ma to, na co on zasługuje. But Jesus comes into that culture and says no. Ale Jezus wkracza w tę kulturę, w ten sposób myślenia i mówi nie. He takes the entire way we've ordered: good people, bad people, rich people, poor people. I on w cały ten porządek, który był wtedy: dobrzy ludzie, źli ludzie, bogaci ludzie, biedni ludzie. Clergy, priests, and all kinds of religious people, and then there's bad people, sinners. Bardzo często ludzie myśleli wtedy, że tutaj są ci dobrzy, duchowni, zaangażowani w służbę w świątyni, a tutaj sami grzesznicy. And Jesus was supposed to be a religious teacher, good guy, things go well. I Jezus powinien być tym dobrym, religijnym przywódcą, nauczycielem, dobrym gościem, a nie tym złym tu. But Jesus spent a great deal of time with the others. Ale okazuje się, że Jezus spędził ogromną ilość czasu właśnie z tymi innymi, drugimi. Now picture in your mind a person who you believe does not deserve love. Spróbujcie wyobrazić sobie w waszych umysłach kogoś, kto waszym zdaniem nie zasługuje na miłość. Okay, now you might think, oh no, I think everybody deserves love. A możecie sobie myśleć, o nie, no przecież ja myślę, że no każdy zasługuje na miłość. If you think hard enough, you will realize there are people that you believe are not worth our love. Ale kiedy przyjrzymy się bardzo dokładnie, szczegółowo, to odkryjemy, że w życiu każdego z nas, czy w umyśle każdego z nas, jest ktoś, o kim my myślimy, że nie zasługuje na naszą miłość, nie jest jej warty. Imagine those people. Spróbujcie sobie wyobrazić taką osobę. And then imagine your hero not hanging out with you, but with them. I spróbujcie wyobrazić sobie kogoś, kto jest dla was wielkim bohaterem, i ten ktoś postanawia spędzać czas nie z wami, ale właśnie z tą osobą, o której pomyśleliście. You would think that's not right. That's not how it's supposed to be. Pomyślelibyśmy, nie no, to nie jest w porządku, tak nie powinno być. This was so offensive that people genuinely wanted to kill Jesus because they thought, no, this guy makes no sense. He's just some stupid teacher. He needs to be done away with. I ludzie w tamtych czasach, w czasach Jezusa, myśleli w taki sposób, że nie no, to jest po prostu totalnie nienormalne. To jest jakiś wariat. On nie powinien tak robić. Jak może interesować się i przebywać z tymi tutaj? At the heart of what they're saying they don't deserve it. Co oznacza, że w swoich sercach ci ludzie byli przekonani, że ci inni po prostu nie zasługują na miłość. Now Jesus didn't just hang out with sinners. Last week we talked about how he hung out with religious people and he addressed their problems as well. I oczywiście wiemy, że Jezus nie przebywał tylko z grzesznikami, bo tydzień temu słyszeliśmy o tym, jak Jezus rozmawiał z liderami, z przywódcami duchowymi tamtych czasów i powiedział im też, rozmawiał z nimi, im powiedział, co ma do powiedzenia. But Jesus has a tendency of bringing opposites, two different kinds of people, together into the same place. I Jezus ma taką tendencję, żeby w wielu historiach tych, którzy byli na dwóch skrajach, przyprowadzać razem i adresować rzeczy i do jednych, i do drugich. So one day Jesus was invited to a religious leader's house for lunch. I pewnego dnia Jezus był zaproszony do domu bardzo znanego przywódcy duchowego na obiad. Right, so everybody should go, ooh, fancy. O, sobie myślał, o, no, niesamowite, bardzo elegancko tam będzie. Really cool. He got invited. Somebody, you know, they probably have a nice house, right? I mean, they have
a bigger living room than you, they have nicer bathrooms, all that kind of stuff, better food. Prawdopodobnie to był dom ładniejszy niż domy innych, z ładniejszym pokojem gościnnym, z ładniejszymi łazienkami, z lepszym jedzeniem. So back then, I don't know if you know this, but they would have to eat lying down, because they didn't use like chairs. So what you would do is you would lie down on the floor on some pillows, and you would put your left hand down like this, and then with your right hand, you would eat food like this from a table that would be in front of you. So your feet are back there, your hands are up here. Okay, can I not show it, just say yeah. It? Okay. W tamtych czasach właśnie w taki sposób, jak Mac powiedział, się jadło. Najczęściej w pozycji leżącej. Nie było stołów, tak jak my dzisiaj mamy. Leżeli, opierali się na lewym łokciu i prawą ręką sięgali po jedzenie. Tak to wyglądało. Okay, so Jesus's feet are back here and the religious leaders are all talking and eating up here. A więc stopy Jezusa są gdzieś tam z tyłu, a ci wszyscy przywódcy religijni siedzą i jedzą tutaj z przodu. And in walks a prostitute. I w czasie tego posiłku wchodzi tam prostytutka. Now, according to their rules at that time, those religious leaders would have freaked out because she would infect the whole house. I w tamtych czasach to było coś tak niespotykanego, że to było nie do pomyślenia, bo w umysłach tych duchowych przywódców ktoś taki jak ona, jeżeli wchodzi, to ma jakby wpływ, zakaża w pewnym sensie cały dom. But what's interesting is, this is kind of a cultural thing, the religious leaders never offered to wash Jesus' feet, which is what you would do when you would go somewhere and you wanted to show honor to someone, you would wash their feet before they would eat. I to jest bardzo ciekawe, bo ci przywódcy, którzy byli na tym obiedzie, ci ludzie, nie zaoferowali umycia Jezusowi nóg, co było absolutnie normalną rzeczą. Jeżeli zapraszało się kogoś do domu i uważało się za ważnego tego gościa, okazywał się szacunek, to pierwsza rzecz to była, żeby umyć mu nogi. So Jesus's feet are dirty. They probably have animal poop on them. They have dust and they're nasty. A więc stopy Jezusa są brudne. Są zakurzone albo jeszcze tam inne rzeczy mają na sobie. All right. The job to clean the feet was the lowest of the lowest of jobs. Only the lowest servant would ever wash somebody's feet. I mycie komuś nóg należało, to był obowiązek najniższemu z najniższych możliwych służących. To było bardzo nieprzyjemne zajęcie, tylko najniżsi w całej hierarchii to robili. And here walks in this woman who everybody believes is the most unlovable of unlovable people. I wchodzi ta kobieta i oni myślą sobie, że to jest ktoś, kto jest najbardziej niekochany ze wszystkich niekochanych. And she gets down on her knees i ona and klęka she begins to cry. I zaczyna płakać. And she cries on Jesus's feet and she wipes them clean with her hair and her tears. I zaczyna płakać i łzami myje stopy Jezusa, a swoimi włosami je wyciera. And then she uses perfume to wash the feet completely. I potem na sam koniec jeszcze używa specjalnych perfum, którymi obmywa te nogi na koniec. And perfume is rather expensive, and so this was not just some oh I feel bad kind of situation. I perfumy nie były tanią rzeczą w tamtych czasach i to nie była zwykła, normalna rzecz zrobić coś takiego. So you can imagine all these religious, pompous people looking at Jesus going, does he know who this woman is? Like, if she touches you, you can't go worship God for weeks. I oni, ci duchowi przywódcy, z którymi on tam jest, patrzą na niego i zastanawiają się, czy on nie wie, kim ona jest? Przecież jej dotyk powoduje, że przez tygodnie może nie będziesz mógł uwielbiać Boga w świątyni. Now, it wasn't like a giant room, so Jesus can hear. Oczywiście to nie był jakiś ogromny, nie wiadomo jaki pokój, więc Jezus słyszy to, że oni między sobą w taki sposób rozmawiają. And Jesus says, hey, let me tell you a story. A Jezus mówi, pozwólcie, że opowiem wam historię, moi drodzy. Once there was a man who was owed some money. Pewnego razu był człowiek, który miał u kogoś dług. See, one man owed him roughly 30,000 złote. Jeden był mu winny
On był winny 30 tysięcy złotych. Which is a crazy amount of money. To jest bardzo duża suma pieniędzy. And another man owed him 30,000. Didn't you just said 30? And then 30 again? No, I said 300. Oh, I'm and sorry, then przepraszam bardzo, myślałam to. Ten był winny 300 tysięcy, a był drugi, który był mu winny 30 tysięcy. Przepraszam bardzo. And the man says that both people are forgiven. I ten człowiek powiedział im, obydwu wam daruję dług. That's crazy. To jest zwariowane, szalone. Several years of work has been forgiven. Kilka lat pracy zostało komuś darowane. And then Jesus asked the question, which of the two people who owed money loved Jesus more, or loved the man more? I Jezus zadaje im takie pytanie. Jak wam się wydaje, który z tych dwóch ludzi był bardziej wdzięczny temu panu, który odpuścił dług? And the man thinks for a second and he responds. I człowiek, jeden z nich słucha i odpowiada. I suppose it would be the man who was forgiven more. Wydaje mi się, że ten, któremu darowano więcej, którego dług był większy. And he says, you're right. I Jezus mówi, tak, masz rację. The person who is forgiven more, osoba, której wybaczono więcej, loves greatly. Kocha bardziej. You see, this woman, this sinner loves much. I pokazał na tę kobietę i powiedział, widzicie, ta kobieta, ta grzeszna kobieta, ona kocha bardzo. Because she has been forgiven much. Dlatego, że wybaczono jej bardzo wiele. That doesn't make very much sense to us. I kiedy my słuchamy tej historii, to może ona nie do końca ma dla nas sens. But Jesus was in the business of being with sinners. Ale Jezus przez całą swoją służbę, przez cały czas był z grzesznikami. The people you and I would run from, Jesus made it his business to run to. Był z ludźmi, z którymi prawdopodobnie, gdybyśmy my mieli dzisiaj do czynienia, to byśmy raczej uciekali od nich, a Jezus przychodził do nich. It was like he could see through all of the culture, all of the money, all of the things that make us different from one another and saw a person. I prawdopodobnie on patrzyłby i widziałby całą tę kulturę, to ile mamy, w jaki sposób żyjemy, kim jesteśmy, ale nie widział całości, on widział zawsze osobę. Jesus knew how to love sinners. Jezus wiedział, jak kochać grzeszników. Without minimizing their sin. Bez pomniejszania ich grzechu. You see, Jesus doesn't care most about what you look like or sound like or where you're from or what you do. Jezus nie przejmował się tym, jak wyglądałaś, skąd byłeś, ile miałaś. Your life isn't determined, your value in life isn't determined by how much money you have in the bank or how many followers you have online. Dla niego nie ma znaczenia, kiedy patrzy na ciebie, jak wiele pieniędzy masz w banku albo jak wielu followersów. Nor does he care most about your mistakes, about your guilt, about your shame. Ale też nie patrzy tylko na twoje błędy, na twoje potknięcia, na twój wstyd. What Jesus cares most about is what you think of him. Najbardziej dla Jezusa ma znaczenie to, co ty myślisz o nim, kim on dla ciebie jest. See, I'm glad Jesus showed us that he loved sinners. Ja bardzo się cieszę, że Jezus pokazał nam, że on naprawdę kochał grzesznika. Because every person has things in their life that they regret, that weighs them down, that makes them feel shame and guilt and unworthy. Dlatego, że każdy z nas ma w życiu takie rzeczy, które powodują, że się ich wstydzimy, że jest nam z powodu tych rzeczy przykro, że w jakiś sposób jesteśmy nimi naznaczeni.
At some point everyone feels that they have made a mess of their life. Każdy z nas ma takie momenty w życiu, kiedy myśli, że naprawdę narozrabiał w życiu. But the thing about Jesus is, ale to, co jest niesamowite, jeżeli chodzi o Jezusa, He actually reaches out into our mess. To jest to, że On sięga po nas w samym środku kłopotów, które my sami sobie stworzyliśmy. And He grabs us by the shoulders. I łapie nas mocno za ramiona. And He says, "Follow me." I mówi, idź za mną.